Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Jak co weekend będziemy dokonywać przeglądów wybranych sektorów i dzisiaj tradycyjnie czas na banki. Dosyć istotny i ważny sektor i chyba każdy zdaje sobie z tego sprawę, tak więc na to spotkanie oczywiście dzisiaj Cię zapraszam. Zobaczymy sobie tradycyjnie wyniki portfela w ujęciu tygodniowym, jak i również w ujęciu od początku roku. Zobaczymy sobie, jak wyglądała piątkowa sesja i poszczególne 5 walorów, które zaobserwujemy, jak wyglądają na wykresie, czyli tradycyjnie indeks i 5 banków, które zaobserwujemy. Pozostałe wszystkie banki oczywiście tradycyjnie oglądamy na przeglądzie sektorowym, do którego link masz w opisie, jak i również tutaj dostęp do sekcji zamkniętej. Tak więc tutaj Cię serdecznie zapraszam, jeżeli interesują Cię również pozostałe banki i startujmy. Jeżeli chodzi o piątkową sesję, popatrzmy, była zieleń, fajna sesja, jeżeli chodzi o piątek i widzimy, że najmocniejszymi wzrostami pochwalił się Santander 4,74, Millennium 3,50, Handlowy 3,42, Pekao S.A. 2,38, Santander drugi 2,26. W odwrocie były tylko dwa banki. mBank oberwał 1,12, Alior 1,21 i to są te największe zejścia, które miały miejsce. Jeżeli chodzi o indeks, to wynosił 5414 punktów i wzrósł 1,28% na plusie. Jeżeli chodzi o największe obroty, to tutaj widzimy, że PKO BP wygenerowało ponad 57 milionów obrotu, Pekao S.A. 33 miliony, Santander 23, no ale jak na banki, to doskonale zdajemy sobie sprawę, że to tutaj szału nie ma, jeżeli chodzi o obroty. Jeżeli chodzi o kurs za poszczególne akcje danego banku, to tutaj najdroższy jest dawny BZ, czyli Santander 217 zł za akcję, mBank 212, ING 174, Pekao S.A. 70 zł, a najmniej trzeba zapłacić za jedną akcję Getin Nobel, bo niespełna 18 groszy, czy też za Getin prawie 77 groszy. Czyli jak widzimy, ten rozstrzał i rozpiętość cenowa, jeżeli chodzi o kurs poszczególnych banków, jest naprawdę spora i w zależności od tego, czym kierujesz się, dobierając spółki do swojego portfela, no to wiadomo, że jest z czego wybierać. I przechodzimy teraz do tego, bo mamy ostatnią zmianę, dosyć istotną zmianę. Ja zawsze powtarzam, że warto wiedzieć, które banki współtworzą nam największy, najbardziej płynny indeks na GPW, czyli WIG20. I ostatnio na rzecz Mercatora wypadł Alior. Alior aż tak mocno tutaj nie ważył, czyli ta zmiana również nie dziwi. Widzimy, że nawet zaktualizowałem te zmiany o piątkową sesję. Widzimy, że Mercator udział w obrotach ma tylko na poziomie 2,89%, a udział w indeksie mizerny 0,71%. Ale za to, jeżeli chodzi o banki, no to widzimy, że tutaj nie znacznie nic się praktycznie nie zmieniło. Udział w obrotach na piątkowej sesji to było łącznie 13,5%, ale udział w indeksie nadal jest dosyć wysoki, 23%. No ciekawy jestem, czy powrócą te czasy, kiedy udział w indeksie cały czas gdzieś oscylował w granicach 30%, no ale wiadomo, to były też inne czasy, bo mieliśmy też dwa banki więcej, były też mBank i Alior, no ale również te banki dosyć mocno wtedy również oddziaływały na to, co się widziało na tym największym naszym indeksie, więc warto oczywiście wiedzieć, że te banki współ tworzą, a tak się przedstawia torcik, czyli to, które banki są najważniejsze w tym indeksie. Jeżeli patrzysz na przykład na telefonie przez pryzmat tego, jak się zachowuje indeks, no to widzimy, że tutaj PKO BP, PKO S.A. one najmocniej ważą. Do tego dochodzi dawny BZ, czyli Santander i tak naprawdę pozostałe już nie mają szans w starciu z tymi gigantami, dlatego również warto wiedzieć, co tam ciekawego na tym indeksie się dzieje. Za chwilę przejdziemy do portfela, ale zanim do tego dojdzie, to oczywiście startujmy z poszczególnymi bankami, jak i również indeksem. Przypominam, że oglądamy w interwale tygodniowym, czy interesuje nas średni termin i to, co widzisz i słyszysz, jest prywatnym moją opinią i prywatnym zdaniem. Nie sugeruję się do w sytuacji własnej analizy. Tak więc zerknijmy, co tutaj ciekawego widać na ich banki, czyli również analogicznie na tych największych bankach widzimy, że raz rozgrywają szerokiego range'a, widzimy to, i są na połówce zakresu, czyli zdajemy sobie sprawę, że dopóki są powyżej połówki, no to wiadomo, że będą prawdopodobieństwo dogrywania górnej strefy oczywiście jak najbardziej może mieć miejsce. No i tutaj na razie, jak widzimy, odpadają cały czas od tych poziomów, tak więc dopóki jest tutaj silna podaż, która oporuje ich przed dalszymi wzrostami, to nie zobaczymy nic więcej. Musi się pojawić popyt, muszą się pojawić jacyś rekini, którzy po prostu na dużym kapitale, w wolumenie rozjadą ten poziom, zatestują, potwierdzają, że nie ma tam podaży i dopiero będą kontynuować wzrosty, być może nawet do początku tych poziomów z 2020 roku. Na fundamentach nic się absolutnie na bankach nie zmieniło, tak więc nawet szkoda w tym momencie na nie czasu. Oczywiście gdzieś tam publikacje raportów mieliśmy nowych, to na co warto czekać, to oczywiście to, jakie decyzje zapadną odnośnie tych kredytów frankowych, co oni tam w końcu ustalą i jak to mocno będzie oddziaływać na poszczególne banki. Następna rzecz, kolejne banki zapowiedziały, że nie będą się chciały dzielić dywidendą w tym roku z akcjonariuszami. Tam Santander chyba się wyłamał z tego, co wiem, po nim zakładał, że nie będzie tego dzielenia. Niby teraz rekomendują, że niby będzie, no ale pamiętajmy, najpierw muszą to zatwierdzić na walnym,
a nie zatwierdzą pewnie tego na walnym, dopóki oczywiście nie będzie zielonego światła ze strony KNF-u, bo KNF wyraził zgodę, znaczy tylko wyraził tutaj swoją decyzję odnośnie pierwszego półrocza, że raczej nie zaleca, żeby banki dzieliły się dywidendą, a na drugie, no to zobaczymy, co tam będą chcieli ciekawego podjąć, jaką decyzję. Tego oczywiście nie wiemy. Raczej, tak jak mówiłem na początku tego roku, że nie zakładam, żeby pomimo tych zaleceń, czy też pozytywnych, czy negatywnych KNF-u, to banki tak i tak, jak widzimy, robią swoje i nie będą się decydować na wypłatę dywidendy w tym roku. Oczywiście te zatrzymane zyski są tłuste, olbrzymie, z lat ubiegłych, czyli w końcu, jak się doczekamy, a banki będą na odpowiednio niskich poziomach, no to dywidendy mogą być szokujące. Oby w najgorszym scenariuszu, oczywiście, jak dla mnie przynajmniej, bo ja tego nie lubię, nie przeznaczyli tych zysków na skup akcji własnych, bo to by było najgorsze, co mogłoby nas czekać, jeżeli chodzi o tych wszystkich akcjonariuszy, szczególnie długoterminowych, bądź tych, którzy trzymają wręcz w portfelach emerytalnych wieloletnich właśnie banki w celach otrzymywania dywidendy, a nie jakiegoś tam skupu akcji. Jak mają zwalić ten kurs, to i tak go zwalą, jak będą negatywne informacje ze świata, tak więc to zawsze z tyłu głowy musimy oczywiście zakładać. W negatywnym kontekście odpadnięcie od połówki to dogrania dolnego poziomu tego range'a i zdajemy sobie z tego sprawę, tak więc taka sekwencyjność ruchu na razie na WIG bankach występuje i lecimy sobie teraz z poszczególnymi bankami, tak więc mamy 5 banków przygotowanych, lećmy od handlowego, pozostałe na sektorowy zapraszam. Jeżeli chodzi o handlowy, to widzimy, że tutaj no, nie można się spodziewać innej rozgrywki, jak podobnej jak mieliśmy na WIG banki. Skoro oczywiście mamy rozgrywkę range'ową, to ona oczywiście tutaj jest rozgrywana, nawet możemy sobie przedłużyć tą strefę, bo ona jest jak najbardziej potwierdza nam swoją zasadność. To jest strefa oporowa, jak i również zrzutu. Widzimy, że oni ją pilnują jak oka w głowie, tak więc dopóki będą zrzucać tutaj te akcje, no to nie zobaczymy żadnych wyższych poziomów, muszą ich rozjechać. Jak ich rozjadą i pokażę im, gdzie ich miejsce, no to wiadomo, że dopiero wtedy ta sekwencyjność będzie dalej czas w dalszym ciągu kontynuowana ku wyższym poziomom. Dopóki to nie nastąpi, to nie ma co o tym marzyć. Jeżeli odpadną poniżej 35, jak dla mnie, to będą testować dolne ograniczenie tych poziomów, czyli okolice gdzieś 38 oczywiście, to będą testować dolne ograniczenie, czyli gdzieś granice 36. To tutaj ta rozgrywka range'owa oczywiście może mieć miejsce i jakby był jakiś strach, jakieś nieprzewidziane informacje, to oczywiście mogą grać do dolnego ograniczenia tej poprzedniej sekwencji, czyli dosyć ciekawa sytuacja. Na razie oczywiście maraz, jeżeli chodzi o poszczególne banki. Zresztą cały sektor wygląda dosyć ciekawie pod tym kątem. Getin ostatnio zaskoczył. Zaskoczył tym mocnym wybiciem i to był dosyć ciekawy wynik nawet w ujęciu portfela tygodniowego. Zresztą wszyscy ci, którzy są na sektorowym, mogli to obserwować, bo pomimo tego, że na YouTubie nie było nagrania w ubiegłym tygodniu, bo przegląd nie wygrał naszym głosowaniu, to oczywiście na sektorowym obserwowaliśmy banki, widzieliśmy te wyniki na portfelu, tak więc Getin miło zaskoczył, ale popatrzył, odpadł też od półki, więc podeszli. Niestety nie było tej siły, nie było tego impetu, który chciałby to kontynuować i mamy teraz reteścik. Tak więc mamy reteścik do dosyć istotnego poziomu. Jak go przebijemy, to niestety wracamy z powrotem do rozgrywki range'owej, czyli będziemy spadać w okolice 70 groszy. Jeżeli będę odwijać, no to najlepszy moment na odwinięcie jest teraz i wiadomo, że z tą półką znów można sobie poradzić i to jest bardzo ważna strefa. No jak na razie od wielu miesięcy niestety Getin nie może w nią wkroczyć, czyli gdzieś granice 90 groszy złotówka, bo to są bardzo istotne poziomy pod ewentualne wyższe poziomy. Na Getinie pamiętajmy, że stanie na Getinie jest bardzo istotne, bardzo wrażliwa na informacje. Pamiętamy to jeszcze idea tutaj była również notowana, zanim została wchłonięta. To pamiętamy, że dobre informacje potrafiły wystrzelić tą stajnię całą dwucyfrowo. Dwucyfrowe wzrosty na jednej sesji, negatywne, dwucyfrowe spadki. No niestety, to oczywiście zawsze trzeba zakładać z tyłu głowy. Kolejny bank istotny to jest oczywiście mBank. mBank, który wypadł z WIG20 już jakiś czas temu, teraz mamy go w MWIG40 i popatrzmy, idealnie. Odpadli od istotnej, ważnej strefy. Zresztą może nawet nie będę jej przedłużał, każdy wie o co chodzi, jeżeli ogląda mnie systematycznie, tak więc nie będziemy zaśmiecać tego wykresu. Tak więc ona potwierdza po prostu swoją istotność. Dopóki nie rozjadą tego 249, 250 można powiedzieć psychologicznego, to nie zobaczymy ataku na 300 zł, nie ma co o tym myśleć. I ataku na połówkę oczywiście w kontekście. W tym momencie odpadamy na połówkę w poprzedniej sekwencji. Jeżeli będzie ona oczywiście rozjeżdżana do dołu i będzie coś negatywnego i nie odwiną, wykonując ruch powrotny powyżej tej strefy i z powrotem przypuszczając atak na wyższe poziomy, no to niestety mogą dogrywać tą dolną, te dolne poziomy, które są, oczywiście są dosyć istotne i ważne pod obserwację, jeżeli tutaj będziemy obserwować przede wszystkim wzmacniający się wolumen broniący tego wsparcia, jak i również wybierający tych wszystkich, którzy ewentualnie będą chcieli sprzedawać. Zobaczymy, jak rynek będzie chciał to rozegrać. Na pewno dosyć ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o mBank. Pekao S.A. No to zobaczmy, drugi największy bank w Polsce. Identyczna sytuacja. No wszystkie banki, jak widzimy, chodzą pod dyktando teraz tych odpadnięć i realizują
reagują na te ważne, kluczowe poziomy i zdajemy sobie sprawę, że dopóki nie rozjadą tej połówki, no to nie będą atakować górnego ograniczenia, czyli 79. Jak ona padnie, no to lecimy sobie na 90. Droga do nawet początków poziomów z 2020 roku jest naprawdę jeszcze daleka i to są tłuste, piękne wzrosty. Jeżeli byśmy się oczywiście ich doczekali kiedyś, no to oczywiście mogłyby być tutaj przez banki wykonywane. Tam nieliczne banki dokonały właśnie tych podejść bardzo szybko po szkodniku. Tam chyba Boś, z tego co pamiętam, bardzo szybko powrócił. Potem oczywiście zaliczył spektakularny zjazd, potem znów podejście, no ale Boś był w trochę innej sytuacji niż pozostałe banki, jak widzimy. No teraz atak odpadną. Widzimy, że w tym momencie retestują górne ograniczenie tego range'a. Jeżeli odpadną od niego dołem, no to niestety dogrywamy 61. I to może być oczywiście taka rozgrywka typowo range'owa na Pekao S.A., tak więc trzymajmy kciuki, żeby jednak chciało im się dogrywać do góry. Czyli jak wybiją sobie to 72, no to półweczka w grze i atak na 79 i na razie więcej mi się nie spodziewał, no chyba, że będzie coś naprawdę uskrzydlającego ten sektor. BNP, popatrzmy, jak pięknie tutaj chodzi, idealnie wręcz została rozegrana sekwencyjnie BNP, odpadają od kluczowej strefy, widzimy, że jest tutaj podaż, nie są w stanie przejechać tego oporu, czyli jesteśmy teraz na teście dolnego ograniczenia tego zakresu, zdajemy sobie sprawę, że ok, teraz fajnie wybronili, obronili poziom ten 56, 80, 57, odbili od niego, czyli jeżeli teraz będą chcieli rozgrywać w dalszym ciągu tego ręcza, no to podejście to pod połówkę. Jak rozjadą połówkę, no to atak z powrotem na tą sekwencyjność może mieć miejsce, ale jesteśmy w bardzo też również ciekawym miejscu, no bo wiadomo, że jak nie dadzą rady i odpadną od tego miejsca, a dolne ograniczenie dla niego, dla mnie to jest gdzieś okolice 55 zł, jak odpadną z tego, no to lecimy na BNP i może być bardzo nieciekawie, tym bardziej, że no tego popytu aż tam za dużo nie ma, jeżeli chodzi o ten bank, czyli jeżeli będą chcieli go zwalić, to mogą to zrobić bardzo szybko, no a oczywiście chcą to wybronić tą strefę i potwierdzić jej zasadność po raz kolejny, no to wiadomo, że nie powinni już tak naprawdę cofać się i straszyć tutaj, co po niektórych. Chociaż oczywiście takie nadbicia mogą mieć miejsce, bo pamiętajmy, rynki są nieprzewidywalne i coś na nich wydarzy, to absolutnie nikt nie ma zielonego pojęcia. Sam rynek nie wie, co się wydarzy za sekundę. Dlatego teraz jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, jeżeli chodzi o BNP i na pewno warto sobie obserwować ten bank, jak sobie poradzą z tymi kluczowymi strefami. Lecimy sobie teraz z wynikami portfela. Pozostałe banki na sektorowym zobaczymy, tak więc lećmy, zobaczmy, jak to ciekawie tutaj rynek rozegrał, jeżeli chodzi o ujęcie tych ostatnich dni. Widzimy, że no, piątkowa sesja tutaj również pomogła, to nie ma co ukrywać, te wyjścia, bo ten tydzień nie był zbyt pozytywny pod kątem rozgrywek, szczególnie tych większych spółek. Piątek oczywiście trochę odmienił tą kartę, no ale teraz zerknijmy sobie na wyniki. Największe wzrosty to Pekao BP wygenerowało 4,73, BOŚ 3,45, Santander 3,43. Pamiętajmy, że to jest cały tydzień. No to raczej nie ma się czym chwalić. Można powiedzieć, że marazm i taki zastój, rozgrywka typowo range'owa w takich zakresach punktowych. mBank na to najmocniej odpadł, tracąc 6,36, Getin 4,41, UniCredit 3,33 i 3,24 Getin Nobel. Pozostałe dwa banki, jak BNP i Alior, bardzo sporadycznie. Na czerwono, przypominam, zaznaczam te, które są na minusie od początku roku. To ta sama technika, jak się gdzieś kieruje, dokonując przeglądów, czy to gamingowych, czy OZE, to też na szybko już wiemy, że jak na czerwono z tej strony, po lewej stronie, no to wiadomo, że od początku roku są na minusie. W ujęciu portfelowym minus 0,06% i od początku roku, popatrzmy sobie, największe wzrosty, tutaj chwali się Alior, aż 39%, zresztą widzieliśmy te wybicia na Aliorze, dosyć ładnie wyglądały, BOŚ 30%, potem mamy 19% na UniCredit, mBank 18%, 17% Millennium, czyli widzimy, że no, banki od początku roku dały zarobić swoim inwestorom, jeżeli ktoś oczywiście kaszował te zyski na tych strefach, bo one ewidentnie były widoczne. Teraz już mamy dosyć ciekawe zejścia, również korekcyjne w niektórych bankach, a tylko trzy są na minusie. Widzimy, że Getin jest 6% poniżej poziomu od początku roku, BNP minus 7,5%, czy Getin Nobel minus 22%. W ujęciu portfelowym mamy wynik 11,69, czyli widzimy, że banki no, cały czas jeszcze utrzymują się na tych pozytywnych poziomach. Zobaczymy, czy te zejścia korekcyjne będą chciały być pogłębiane i co po niektóre banki będą straszyć swoich inwestorów. Zobaczymy, jakie decyzje zapadną w kontekście franków. Zobaczymy, co będzie również, jeżeli chodzi o zapowiedź dywidend z pozostałych banków. No już chyba poza połową jesteśmy, jeżeli chodzi o ilość banków, które stwierdziły, że nie mają zamiaru podzielić się ze swoimi inwestorami dywidendą. To zobaczymy, jak to będzie wyglądać w najbliższym czasie. No i oczywiście, jakie zalecenia będą KNF-u na drugie półrocze, czy w ogóle coś zmienią w właśnie w stanowisku banków, czy też nie, czy będzie zielone światło, czy nie. Tak więc te decyzje
wszystkie są przed nami. No i oczywiście posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej również będzie przed nami w marcu, w kwietniu, w kolejnym miesiącu. Tak więc zobaczymy, jakie decyzje będą zapadać. I że doczekamy się również jakichś zmian, jeżeli chodzi o stopy procentowe, no bo one również mogą tutaj dosyć istotnie wpływać na to, co będziemy obserwować na kursach poszczególnych banków. Tak więc ja jestem bardzo ciekawy Twojej opinii, Twojego zdania, które banki ewentualnie warto w tym momencie mieć pod lupą i rozgrywać, czy lepiej trzymać się z boku i czekać na jakieś momenty przełomowe i wtedy dopiero rozgrywać właśnie ten sektor. Tak więc sytuacja na bankach cały czas rozwojowa i na pewno warto ją obserwować, bez to jakby nie było bardzo istotny i bardzo ważny sektor na naszym parkiecie. Więc pozdrawiam Cię serdecznie, trzymam kciuki tradycyjnie za wyniki i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymaj się, hej!